Hej, hej, tu Argo. Tę miejscówkę znacie, ale dzisiaj w zupełnie innym stylu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest pub z grami i granie w lochu. Lecimy! No i jesteśmy w graniu, zaczynamy relację. Niebieską, zieloną i czerwoną. Dają dodatkowy punkt, czy łącznie dają 2 punkty. Tytek księżyca jest wyjątkowy, bo co rundę daje. Z wynikiem, że każdy ma kilkanaście punktów. Dobra. Dostań, mamy trafce górne. Ja nie gram czerwony. Duża jednostek zergi z Starcrafta, tak? To może ja poproszę, żeby nie pytał. No wiesz, swoje karty, to może karty akcji tam już się dostaną, tam jeszcze jest karta partii. Mogę chyba te aktorki... A ty masz żonę, tak? Co ty ja tą przyjdzie? Czyli teraz tam... Ja to będę koszulkował. Koszulkować mogę zawsze wszędzie. To jest normalnie moje zen, nie? Grasz producentem telewizyjnym. To jest teleturniej pisząt, w którym 12 śmiałków zgłasza się i liczy na to, że przeżyje i że ostatni to będzie sławę i bogactwo. Natomiast producenci dbają o to, żeby ludzie się przy tym świetnie bawili i oprócz uczestników, którzy się zgłaszają i mówią, jesteśmy debeściakami, którzy dadzą radę to przetrwać. Producenci zatrudniają również łowców, czyli kompletnych degeneratów i psychopatów, którzy wygrać show nie mogą, ale mają frajdę z polowania na tych ludzików tutaj w środku.
która robi szybkie streamy, szybkie konkursy. I oni... Marika Kralowa, 11-letnia Czeszka, która uwielbia układać, to jest geniusz matematyczny, który uwielbia układać puzzle z ludzi. Najpierw ich rąbi się klasyczny Buczek, ruski rzeźnik, który jest najpotężniejszą postacią fizycznie, ale równocześnie jest najgłupszy. Jürgen Nachbar, neofaszysta, który... Dikembe Mutombo, czarny baron, kapłan kultu ludu. Ja chętnie Mutombo wezmę i jego laleczkę udu. Arnold Werner, austriacki kulturysta. Tak. No nie.